Fiodor Czerkaszyn, miałeś być w El Paso, były takie plany jakiś czas temu, ale jesteś tutaj na sali nokautu. Co z tym twoją wyprawą za ocean? Miał boksować Maciek Smoleński, może od tego zacznijmy. Maciek Smoleński zrezygnował z walki z Jaime Munguią, jak to odebrałeś, bo chyba też od tego zależały twoje losy. Tak, dokładnie. Mieliśmy jechać razem z Maćkiem na tą galę, ale tak naprawdę przyciągnął się ten temat z wizą. Ja na przykład dostałem dopiero w tamtym tygodniu i dlatego jak Maciek nie poleciał na tą galę, no to automatycznie jakby moja walka też jest skasowana. Natomiast też tak naprawdę na tą galę nie było przygotowania takiego poważnego, bo nie było trenera jakby tutaj na sali. I teraz dostałem propozycję od promotora, żeby zawalczyć w Polsce 17 lipca. Dlatego jakby teraz poświęcam się, jakby trenuję cały czas, żeby wystąpić na tej gali i w końcu cieszę się, że dostałem tą wizę, bo naprawdę było bardzo ciężko, nie wiem, od czego to zależało i potrzeba było, mówiłem, że trzeba było taki jakby papier, który zaprasza nas oficjalnie, który jest zarejestrowany w urzędzie w Stanach. No i jakoś to wszystko się przeciągało, ale w końcu jest. Jeszcze zanim przejdziemy do ciebie, to Kamil Szeremeta skoczył w ostatniej chwili za Maćka Smoleńskiego. Jak oceniasz tę decyzję? No tak na gorąco podjął tą decyzję. Nie wiem, to jest jego jakby wybór. Myślę, że Kamil zawsze pokazywał taki swoje serce, charakter, tak, że bierze na ostatni, w sensie nie to, że bierze, a idzie na charakterze na takim. No myślę, że dla niego to akurat bardzo dobry pomysł w jego przypadku. To by nie chodziło, nie miałeś takiej propozycji, nie chodziło ci po głowie, żeby skoczyć za Smoleńskie. Ale nie, no, nie. Pytam tak pół żartem, pół serio, bo niektórzy piszą, że Czerkaszyn powinien do Mungui polecieć. Ja powiem ci szczerze, fajnie by było, jak przygotować się na ten pojedynek i dobrze, mądrze, bo mam jeszcze swój czas i wiem, gdzie mogę się rozwinąć. Także myślę, że to na spokojnie i takiego Mungui można jakby w przyszłości, daj Bóg, żeby osiągnąć, tak? Ale myślę, że to by było za wcześnie, bez sensu jakby brać. Za wcześnie, bo nie był przygotowany? Czy sądzisz, tak. Żeby po prostu wziąć taką walkę, musisz jeszcze się czegoś nauczyć? Nie przygotowany, po prostu tak. I w ogóle czekaliśmy na ten wyjazd, wszystko było takim, powiem szczerze, w oczekiwaniu, tak. Czekałem na tą wizę w ciągu, mówię, 5-6 tygodni cały czas, czy będzie, czy nie będzie. I po prostu tutaj na sali podtrzymałam formę i chcieliśmy jakby z Maćkiem Smoleńskim już tam zacząć przygotowania takie poważne, bo nie było na sali trenera tutaj w nokausie. No i dlatego jakby to wszystko się przyciągnęło. Słuchaj, trener na sali był Harry Kite wcześniej, ale nie chciałeś z nim trenować. Nie, powiem szczerze, nie, z Harrym Kite'em stoczyłem jeden trening i jakoś tak zrozumiałem, że to jest nie to i tym bardziej, że Andrzej Wasilewski i Jacek Szelongowski mówili, że wylecimy do Stanów i tam już zaczniemy ten poważny trenować. Ale skoro to wszystko się przyciągnęło, no to nie od nas zależało. Ale do Andrzeja Liczyka dałeś się przekonać, ma za sobą pewnie parę treningów, tak? Z Andrzejem Liczykiem, jak oceniasz go jako trenera, czy widzisz przyszłość w tej współpracy? No powiem szczerze, spodobało się. Czwarty trening dzisiaj zrobiłem z trenerem Andrzejem Liczykiem. Wiadomo, widać, ma dużą wiedzę i taka, wiadomo, wschodnia szkoła boksu. Jest ambitny i ciekawie, zobaczymy jak to będzie, bo dopiero takie początki, tak, zobaczyć jego pomysły, tak, jak on widzi te treningi, jak on widzi walkę, też jestem ciekaw i na razie takie początki i przygotuję się z nim do walki, która odbędzie się, mówię, 17 lipca, tutaj już zostało 4 tygodnie w sumie, tak, już niedługo to. Dużo takich dyskusji było. Połowa to był trening, połowa to były rozmowy. Fiodor Czerkaszyn, to wszyscy tak mówią, to jest zawodnik szybki, techniczny, taki sprytny w ringu, a tutaj było dużo takich wykładów, ta masa ciała, cały czas się powtarzało słowo masa ciała, dużo było o sile ciosu, żebyś kręcał, ta wkładał ciało, dobrze celował, dużo takich dyskusji, no, biomechanicznych, tak? No dziś akurat taki był techniczny trening, bo na przykład wczoraj mieliśmy sparingi, przedwczoraj worki, widać, że trener tak też nie ma cały czas takiego zajazdu, że non-stop, tak, na przykład, ale też rozróżnia te treningi. Na przykład dzisiaj akurat, jak powiedziałeś, była technika i wiadomo, coś nowego, widzisz, teraz w tym roku już też to jest drugi trener, z którym
zaczynam jakąś współpracę, tak, też inne pomysły, inne w ogóle wizja boksu, tak, no, dla mnie to jest też fajne, bo jak coś nowego, no to szybko to łapiesz z chęcią, z taką, tak, a jak to będzie, to się okaże w ringu, no, no na to liczymy, żeby to zaowocowało. Ty czujesz się takim zawodnikiem już ułożonym technicznie, że takie nowinki ci przeszkadzają, czy raczej to wzbogaca twój boks i chętnie to chwytasz? Powiem szczerze, chętnie. Ja lubię coś nowego zawsze i w swój boks jak coś nowego wkładam, no to jak do jakiegoś dania, tak? Cały czas coś takiego nowego, przeprawy jakieś, tak, kombinujesz. Wiadomo, żeby nie przekombinować tam za bardzo, ale akurat tutaj trener też podpowiada, żeby nic tam za bardzo na siły nie zmieniać swojej plusy, atuty. Ale poprawić jakieś takie błędy albo dodać jeszcze coś nowego. Także pod tym względem fajnie jest. Jak zdrowie? Ręka, żebro? Tak, nie. Wszystko ok, tak. Dziękować Bogu teraz. No, naprawdę zesuwamy codziennie, jakby cieszę się, że jest. Robicie, tak? Tak, dokładnie. Tak. I cały czas jakby jest robota. I no wiadomo, chciałem wystąpić tutaj jak najszybciej w Ameryce. Później to wszystko się odłożyło, no, przyciąga się po prostu, tak, takie rzeczy, od których nie od nas zależą. Na przykład Kamil Szermeta już miał wtedy wizę, jak boksował z Golovkinem, to po prostu mu tutaj jakoś to udało się łatwo załatwić to zaproszenie i już poleciał. Natomiast nas tam z Maćkiem trochę inna sytuacja była. Teraz zadanie jest takie, żeby wygrać tą walkę w lipcu, no i dalej już nie chcę planować naprzód. Zobaczymy, jak to wszystko potoczy się. Jeszcze okłamie na szeremy, to zapewne jak widzisz tę walkę z Mungią? Nie, no co tutaj mówić, bardzo ciężko, tak, powiedzieć. Kamil jakby wziął to na ostatnią chwilę, przygotowywał się, mówi, że jest w treningu, no, sparował ze Stępniem, z kim tam, z Mateuszem Trycem, jeszcze we Włoszech spędził czas, czyli no takie sparingi stoczył. Jego widziałem przed wyjazdem, on mówił, że jest pozytywnie nastawiony, bo dla niego to jest jakby na ostatnią chwilę, on nawet lepiej tak się czuje, tak, że jedzie po prostu i wiara w siebie. No, Kamil jak to Kamil, także zobaczymy. Ciężki pojedynek, wiadomo, że nie jest faworytem, tutaj nie ma co ukrywać. To na koniec jeszcze zapytam o coś, o co pytałem ciebie bezpośrednio po walce, ale upadł mi aparat i skasowało się nagranie, czyli Szpilka Różańska, jak widziałeś ten pojedynek i co dalej? Co dalej? No, może do samego pojedynku, jak go oceniasz? No jak oceniam, szczerze powiem, byłem zaskoczony, jak Szpila trafił, tak, ten lewy, jak to był, półsierp, prosty jakiś taki cios z kontry. Po prostu byłem tak szokowany, że super to wyglądało, tak. No, i chyba był taki plan, żeby trzymać go na dystansie, kontrować, bo Łukasz akurat wypada do przodu ze swoimi ciosami, ale jakoś zabrakło tej, może, nie wiem, koncentracji, zimnej głowy, no, jak w ostatnich walkach, tak? Jakoś nie ma czegoś takiego. Natomiast też ciężko powiedzieć, muszą bliscy ludzie mu podpowiedzieć, jak mu dalej, czy boksować, czy nie boksować. Teraz tutaj jakby osobiście ja nie mogę wypowiadać się na jego temat, bo to jest osobiste. Ja wiem, że to jest takie prywatne rzeczy, które każdy bokser chyba ma takie swoje ego, gdzie tak chce jeszcze coś udowodnić, chce jakby udowodnić, ale tutaj ciężko wytłumaczyć się na ten temat. Dzięki, Fiodor, czekamy na lipiec, tak? Dokładnie. No, pozdrawiam serdecznie wszystkich i niedługo się widzimy.